Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Far Cry 6. Znajdujemy się w tym momencie w El Este, konkretnie w podregionie Sierra Perdida, tutaj na południu. Chciałbym na dobry początek wybrać się na kolejną wyprawę po skarb, znajdź sposób, żeby dostać się do składu w ukrytym pokoju. To akurat na obszarach, przynajmniej częściowo nam znanych. Pamiętam, że tutaj pływaliśmy swego czasu, ale na lądzie za wiele w tej części regionu nie przebywaliśmy. Zanim tam wyruszymy, to jeszcze podejdźmy na chwileczkę do stołu warsztatowego. Myślę, że znowu zmienimy sobie jakieś akcesorium, które tutaj mam wybrane. Ostatnio wypróbowaliśmy przynętę na zwierzęta. A teraz może weźmiemy sobie coś stąd. Tylko widzę, że głównie... Tak, zostały mi do wykupienia tylko jakieś ładunki IM, czyli elektromagnetyczne. Nie wiem, czy przylepny. Dajmy urządzenie zbliżeniowe. I rozumiem, że tak jest. Będziemy to mieli w tym slocie. No ale też nie zapominajmy o strzykawce do szybszego leczenia. I na tę chwilę to będzie chyba wszystko tutaj. Nie wiem, czy ten ładunek elektromagnetyczny ostatecznie wykorzystamy. W każdym razie, polećmy tu. Pamiętam, że w tym miejscu chyba też wykonywaliśmy jakąś aktywność, że trzeba było zapolować na jakieś zwierzę. Może to jest moment, żeby przywołać sobie swoją brykę. Rzadko z tego korzystam, głównie z tego względu, że zanim taki pojazd dojedzie, zanim wysiądzie koleś, który nam ten pojazd przywozi i zanim możemy faktycznie wejść, to mija kilkanaście sekund dobrych, więc nie jest to najszybsza opcja, żeby gdzieś się udać. No ale w końcu możemy dzięki temu też sprawdzać, jak się nam zmienia wygląd tej bryki, no bo przecież odblokowujemy sobie kolejne jakieś dodatki, tak jak tutaj mamy Edwarda Kenwaya z Assassin's Creed 4. Tymczasem widzę, że po drodze mamy informatora, to dobrze. Zatrzymamy się i trzeba będzie więźnia uwolnić. No to po kolei. Żołnierza załatwiliśmy bez problemu i teraz ty. Mamy trzy nowe skrzynki Libertad oznaczone, w tym tutaj w najbliższej okolicy, a to dobrze. Tyle tylko, że problem będzie polegał na tym, że będę musiał zostawić na razie tę moją brykę chyba. Czekajcie. Podjedźmy chociaż kawałek, zobaczymy co będzie dalej, ale gdybym tutaj w pobliżu się zatrzymał i dalej pobiegł pieszo, myślę, że będzie ok w ten oto sposób. Ale załatwmy tę kwestię od razu, żeby mieć to z głowy. Czyli widzicie, no rozpoczynając odcinek, ta skrzynka nie była widoczna, ale otrzymaliśmy stosowną wskazówkę od informatora i od razu wiemy, gdzie się udać. Szkoda tylko właśnie, że na tym etapie ci informatorzy dają nam wskazówki na temat, no na przykład w tym przypadku, trzech zaledwie skrzynek. To jest naprawdę niewiele i chciałoby się więcej od razu za jednym zamachem, ale nie tym razem, jak się okazuje. No dobra. Będę to miejsce powolutku opuszczał. Nie widzę tutaj żadnej istotniejszej notatki, która by się wliczała do przejścia gry na 100%, więc możemy to miejsce raczej opuszczać. Już tak na spokojnie. Nie wiem właśnie, czy ten pojazd sobie zostawimy, bo tutaj na dobrą sprawę mógłbym sobie polecieć kawałek. Przynajmniej właśnie kawałek. No tu już trzeba będzie się zatrzymać, żeby się nie zabić za chwileczkę. Chociaż patrzcie, jak lecimy tuż nad ziemią. Świetna rzecz. To chyba najbardziej satysfakcjonujące w takim przypadku. No i okej. Na początek oczywiście odczytamy notkę, która powinna nam coś więcej powiedzieć na temat skarbu. I na temat sposobu wejścia do środka, bo rozumiem, że będzie to właśnie... A nie, tutaj jest otwarte. Now this has hidden cash written all over it. These door switches must be the way in. No ale najpierw jeszcze odczytajmy. Jeśli to czytasz, Libertad, to znaczy, że wszyscy zginęliśmy. Wiedzieliśmy, że do tego dojdzie. Przygotowaliśmy, co się dało
i zostawiliśmy ci skład z zapasami, które pomogą ci nas pomścić. Tajemnica przełączników chroniących ten skład jest prosta. Została ukryta na naszych łodziach. Nazwaliśmy je na cześć legend, więc odnajdziesz je bez problemu. Przez całe nasze życie, dzięki łodziom, bezpiecznie docieraliśmy z morza do domów, a teraz pomogą tobie w dawaniu nadziei i pomaganiu. Looks like the locals here really are friends of Libertad. Let's see what kind of cash they got. O taką łódkę na przykład chodzi, czy... Jednak powinienem szukać dalej. Pomogą mi cyfry w pobliżu tych łodzi. Poszukaj we wsi łodzi, które nazwano na cześć pięciu legend. No nie wiem, ja tutaj na razie żadnej cyfry nie widzę, ale może chodzi o zupełnie inne łódki, bo obszar jest nieco większy. Aha, to jest, rozumiem, resetowanie przełącznika, tak? A, czekajcie, El Lucky. Niektórzy z was mają pamięć jak moja abuela. Podpiąłem przełącznik resetujący po tym, jak trójka z was nas zatrzasnęła, czego ja dla was nie robię, frajerzy. No tak myślałem, że to jest właśnie jakiś reset. Tutaj Clarita. Okej. Okay. Może tutaj faktycznie będzie tych nazw więcej. Tigre, El Tigre del Mar. I to takie przełączniki mnie interesują. Rojo Victoria. Zaraz zobaczymy. Trzeba koniecznie tych łodzi poszukać. O które może chodzić? Rozumiem, że nie o te motorówki, które tutaj są do zabrania dla mnie. Po prostu się rozejrzyjmy. Jak natrafimy na jakieś łódki, to będziemy kombinować co dalej. Tutaj w tej okolicy zdecydowanie nie widzę. No nie, myślę, że chodzi o typowe łodzie. No muszą gdzieś tutaj być. Tak naprawdę nie widzę tego, chyba że... A, patrzcie, patrzcie, jest. Czyli El Tigre jedynka, a więc zaczniemy od tego przełącznika. Bardzo dobrze, lecimy dalej. No już przynajmniej widzimy, że są bardziej charakterystyczne te łódki niż te zdezelowane. One się do niczego nie przydadzą. A tutaj szóstka, no ale to nie przy łodzi. Tylko kurczę, no naprawdę wydaje się, że będzie trzeba się trochę nabiegać, naszukać. Tu na pewno mamy też jakąś łódkę. Ale nie, to też jest zniszczona, która nie powinna mnie raczej zainteresować. Mam nadzieję, że nie będziemy tego szukać w nieskończoność. Na razie tutaj na obrzeżach tej miejscówki oznaczonej na minimapie niczego nie znajdujemy. Lecimy zatem dalej. Wszędzie te jakieś pomniejsze łodzie są zniszczone. I te na pewno mnie nie interesują. Ale jeśli właśnie mamy szukać kolejnych wskazówek, no to na pewno gdzieś na tym zaznaczonym obszarze. Tam jest jeszcze jedna łódź. Raczej mogę się spodziewać, że będą właśnie kolorowe te łodzie. No, zakładając oczywiście, że to jest to, bo teraz to już sam nie wiem. Nie mamy tutaj, szczerze mówiąc, żadnego oznaczenia, więc równie dobrze to może być jakaś losowa łódka, która nic nie znaczy. Ja. Wydaje się, że chyba jednak muszę wracać tutaj na ląd. Mam nadzieję tylko, że wydostanę się spokojnie. Z tym jest oczywiście problem, jak zwykle. Okej. Co jest nie tak, że ja tego nie widzę tak od razu? No tu jeszcze na pewno się nie rozglądaliśmy, prawda? Ale nadal niczego nie widzę. Kurczę, to jest trudniejsze niż myślałem, szczerze mówiąc, ale... Może właśnie bardziej w tym kierunku powinienem ruszać, a niepotrzebnie tam zmierzałem. No patrzcie tylko na to, biegam po tym obszarze i niczego naprawdę nie widzę. Niczego oprócz tej jednej łodzi El Tigre.
Tutaj pojazd też zniszczony. No ta łódka też jest zniszczona. Zdecydowanie to nie będzie to. W takim razie dajcie mi chwilkę, żeby tutaj się na spokojnie, kurczę, porozglądać. Mam nadzieję, że w końcu te łodzie poodnajduję. Jeszcze tylko zerknijmy tutaj. Nie, to są tylko kwiaty. Dobra, mam nadzieję, że prędzej czy później natrafię na kolejne łódki. La Loki. Someone knows their military strategists. No, tutaj mamy trójkę. Ale to chodzi o mamuśkę szczęściarę, jak rozumiem. Czyli to będzie jako trzecie. No, nie sądziłem, że na dachu znajdę łódź, ale później jak właśnie zacząłem się rozglądać, to na to też zwróciłem uwagę. To w sumie niedaleko od tamtej łodzi. No ale gdzie są, kurcze, kolejne? Oto jest pytanie. Wciąż będę kontynuował te swoje poszukiwania do czasu, aż coś znajdę. A patrzcie, poszukiwania na dachach to jest nie najgłupszy pomysł. Teraz jestem w innym miejscu, tutaj było El Tigre, tam La Loki właśnie, a po tej stronie jeszcze coś mamy. Chyba tędy będę w stanie wejść na górę. No, a może i nie. Chyba, że tutaj. Viva Clara Garcia! Ciebie mogę zwerbować? Fight with us. Fight for Yara. Nie ma problemu, jak widać. No dobra. Ale chcę tutaj wejść, koniecznie. Bo inaczej nic tutaj nie znajdziemy. Jak się wspiąć na to? Looks like this one's for you, Clara. No, zdecydowanie. Tylko gdzie jest jeszcze ta cyfra? Tutaj mamy. To rozumiem, że to jest dwójka. Tylko po prostu nie w pełnej okazałości. Dobra, zobaczymy. Tylko tych łodzi pewnie może być jeszcze więcej, ale skoro już jeden przycisk wcisnąłem, zajmijmy się następnym. Czyli tak, El Lucky to było 3. Tutaj Clarita. Dobra, i teraz tutaj. Spoko. To oznacza, że tylko mi została jedna łódź. Chyba, że jeszcze nie zauważyłem tutaj jakiegoś jednego napisu. Co też jest niewykluczone. No ale dobra, no. Poszukiwania muszę cały czas kontynuować. Wygląda na to, że znalazłem dwie łodzie tym razem. Jedna to jednak jest ta, obok której pływałem, ale z jakiegoś powodu nie zauważyłem tego napisu. I patrzcie, że możemy tam Tyrolką zjechać. Więc mam nadzieję, że znajdziemy również cyfrę, ale zaraz obok jest też łódka pod wodą. Tylko, że kurde, rekin tutaj pływa. A patrzcie, jest. Rocha Victoria, ale gdzie jest jeszcze cyfra? Tutaj, tutaj. Mamy trójeczkę, okej. To na spokojnie. Teraz wracamy. Rocha? It's fate. Żeby nas tutaj nic nie pożarło przypadkiem. I teraz tak. Tutaj przeskoczmy. Spróbujmy się dostać na dach i zjechać od razu. This one's named for Lorenzo? Aged a bit better than him. No dobrze, ale gdzie jest, kurczę, cyfra jeszcze? Świetnie po prostu. Musiałem zlecieć. Spokojnie, tutaj znowu skaczemy. Jakbym się dostał na dach. Może, kurczę, z góry właśnie zobaczymy. Ale tu nie ma żadnej cyfry. Tu jest piątka. Ho. No to teraz ciekawe. Chyba jednak coś mi tutaj nie gra, powiem wam. Już sam nie wiem. No bo tak, trójkę mieliśmy. Tu jest piątka. A czwórka to w końcu co to było?
Ależ mi zagwozdkę dała ta wyprawa po skarb. Musiałem jeszcze raz pobiegać przy tych łodziach i dopiero teraz zrozumiałem. Po pierwsze, Clarita to jest czwórka, a nie dwójka. Na początku zwróciłem uwagę na to, że tu jest dwójka, tylko że nie w pełni. A to przecież mamy pełną czwórkę. Tutaj, stąd, w ten sposób. Tylko tutaj właśnie brakuje takich dwóch łączeń. I to mnie zmyliło. Z kolei, jeśli chodzi o dwie łodzie, nawet sobie już zapisałem w notatniku, żeby się nie pomylić. No to tutaj nie mamy konkretnie trójki, tylko patrzcie, liczba większa od trójki, bo obok jest jeszcze druga karta. I tak samo tam, jak mamy tę łódź, czyli Papiczulo, no to nie ma tam piątki, tylko obok jest symbol, że jest to nierówne piątce. Czyli mamy trzy łódki z konkretną liczbą i jest to El Tigre. Lecimy raz jeszcze. El Tigre to jedynka. I teraz tak, skoro Roja Victoria to jest większe niż 3, a wiemy, że El Lucky to trójka, Clarita czwórka, a Papiczula nierówne 5, no to to oznacza, że Papiczulo jest dwójką w takim razie. I teraz El Lucky, bo tutaj już mieliśmy konkretną cyfrę. Tak samo Clarita, to co na początku uznałem, że jest dwójką, to w rzeczywistości jest czwórką. No i na koniec jeszcze Roja Victoria, czyli liczba większa niż 3. A skoro znamy czwórkę, to to będzie piątka. Got it. Should be open now. Ależ kurczę, nas tutaj załatwili z tą zagadką. Not a bad haul. Always good to have the people on our side. Niesamowita sprawa. Porobiłem cięcia, żeby nie zajęło to aż za dużo czasu, ale myślę, że dobrych kilkanaście minut tutaj łącznie spędziłem, żeby to wszystko rozgryźć. Ale przyznam, że satysfakcja jest całkiem spora. Perfecto! I zaraz na pewno sobie jeszcze wypróbujemy tę broń, którą tutaj zdobyłem, bo wiadomo, że w tym przypadku mamy do czynienia ze specjalną, unikalną pukawką. I możemy ją od razu sprawdzić, tylko zamiast czego? Może odłożymy sobie na razie to i dajmy tutaj. A, tylko że typ amunicji kompletnie mi nie odpowiada do zwalczania celów miękkich. A nie możemy tego przecież zmieniać w przypadku unikalnych broni. No ale wypróbujemy sobie oczywiście. I będziemy ruszać się w stronę kolejnego godnego uwagi punktu. A więc tutaj myślę, będzie najprościej, najszybciej. Wycofam się do tej naszej bryki. No naprawdę, powiem wam, że jedna z bardziej skomplikowanych zagadek. Teraz jak już wiadomo co i jak, to wydaje się, że jest to proste, ale nie zauważyłem początkowo tych symboli. Może po prostu chodziło o to, żeby być bardziej uważnym, bo ja faktycznie tutaj jakoś skupiłem się na tych głównych cyfrach. W dodatku przy Claricie jeszcze się pomyliłem, że to była dwójka. A w rzeczywistości, jak się przyjrzałem, to jednak czwórka. No i później jeszcze rozgryźć to, że mieliśmy ten symbol, że coś jest większe od trójki, no i nierówne 5. Wtedy można było do tego dojść. Dobra, zgarnąłem sobie zrzut zaopatrzenia przy okazji. I ruszajmy od razu dalej. Właściwie jak jeżdżą tutaj te pojazdy wroga, to mógłbym zatrzymać się i wypróbować tę minę z ładunkiem elektromagnetycznym. Ale to może jeszcze kawałek dalej. Na razie spróbujmy tutaj się zatrzymać przy tym składzie FND. Bo to też powinna być tylko formalność, żeby to zabrać. Chociaż widzę, że mamy jakiegoś żołnierza, przynajmniej jednego tutaj, jak patrzę na minimapę. No i faktycznie, od razu wypróbujemy nową broń. No tutaj akurat mieliśmy przeciwnika, który nie ma pancerza, więc taka amunicja jak najbardziej się nadała. No ale w sytuacji, gdyby był pancerz, no to już tak łatwo by nie było. Dobra, bo teraz jeśli bym chciał zdobyć zawartość skrzyni, musimy zaraz coś wykombinować.
Okej, okay. Spory odrzut jest tej broni niestety. To sprawia, że nie jest ona aż tak skuteczna. A, to ja muszę się dostać tutaj na górę. Pytanie tylko, którędy. Jeśli tutaj jestem w stanie wejść, no to problemu dużego nie będzie, jak widać. Okej, następni przyjeżdżają, a to jest konwój. Okej, zadziałał ładunek. Od razu nie mogą jechać dalej, a ja mogę taki pojazd przejmować. Ale nie będziemy się z tym konwojem oczywiście już teraz bawić. Stosowne osiągnięcie za przyprowadzenie do bazy 3 ciężarówek z konwoju. Już mamy takie osiągnięcie zaliczone. No dobra, czyli ja w takim razie opuszczam to miejsce i ruszam sobie dalej. Te konwoje to wiadomo, że zawsze są takie powtarzalne aktywności, które w nieskończoność się na mapie pojawiają, chociażby po to, żeby zdobywać dodatkowe punkty doświadczenia czy też surowce. A teraz spróbujmy tutaj się dostać. Cóż to jest za miejsce? Zabierzmy zawartość, bo to będzie puszka farby. A do tego jeszcze bożek. To co? Spróbujemy się jeszcze tutaj z kimś rozprawić. Akurat ma więźnia. Uwalniamy ją szybko. Trochę tych rekrutów Los Bandidos zbieramy. Ale patrzcie. Tej skrzynki chyba tutaj wcześniej nie było, więc możliwe, że ją właśnie odkryłem, zbliżając się odpowiednio. Tylko teraz się zastanawiam, może jednak zaczniemy od tej skrzyni, bo w pobliżu możemy sobie przywołać konika, a ten pozwoli mi szybciej dostać się do kolejnych istotnych punktów. Więc na razie właśnie może na tym byśmy się skupili. Znowu tutaj z prawej strony mamy kogoś. Może obejdzie się tym razem bez walki? Zobaczymy. Fuck yeah! Libertad! Fight with us. Fight for Yara. No mówiłem, że tych rekrutów, kurczę, zdobywamy coraz więcej powolutku. Co się dzieje? Nie mam pojęcia, co tu się przez chwilkę wydarzyło. Chyba coś nas zaatakowało, ale co? Znaczy, jakieś zwierzę? Bo słyszałem też samolot i nie wiem, czy to jest możliwe, że przeleciał tutaj na tyle nisko, że takie uszkodzenia zrobił. To było na pewno dość dziwne. Dobra, no tutaj się chciałem dostać, ale widzę, że jest z tym mały problem. Prawdopodobnie tu powinienem móc, tylko że jestem dość nisko. I nie wiem, czy przez to... O, dobra, udało się. Przez to, że tutaj parę rzeczy się zniszczyło, to właśnie jest trudniej się dostać. Bo trzeba najpierw na jakiś element otoczenia wskoczyć. Klej Supremo zatem. Teraz tutaj wybierzemy się. Wezwij tylko konika. Dobra, niech będzie teraz ta zebra w takim razie. Hej, magic horse. No puede ser tan. Vamos. That's it. You're okay. No i spróbujemy tutaj się za chwileczkę zatrzymać. Później. Patrzcie, no ten samolot ciągle tam przelatuje. Możliwe, że to było na tyle nisko, że tak nisko przeleciał, że jakieś uszkodzenia spowodował. Gracias, Oluas. Mniejsza o to, bo jednocześnie właśnie słyszałem tam chyba jakiegoś dzika. Dobra, to teraz tu wybierzemy się przy okazji. Go! I w ten sposób ta część mapy powinna być ładnie oczyszczona. Już tutaj niewiele nam w pobliżu zostało, to znaczy oczywiście nieco dalej na pewno będziemy musieli czegoś poszukać, ale przynajmniej z tych rzeczy, które są widoczne już na teraz na mapie, to nie ma tego aż tak dużo faktycznie. Tu się zatrzymajmy. I mamy akurat tutaj tylko leki, ale przyszedłem po coś innego. Wow, 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 co tu się dzieje? Mogę tędy? No teraz się zastanawiam, czy ja dobrze podszedłem. A nie, to tutaj jednak na dole właśnie jest ta skrzynka. Dwa kompozyty przemysłowe. No i mamy jeszcze bożka oku, więc to raczej tylko formalność. Problem polega na tym, że tej zebry to nie wiem, czy tutaj... Come on. O, czy będę w stanie ją zabrać? Easy now, easy. Mały problem, ale udało się jakoś. No i to najważniejsze, bo teraz nieco szybciej będziemy w stanie tutaj dotrzeć. Też widzę, że kawałek możemy zjechać w ślizgiem, ale chyba nie na tyle, żeby zdobyć
odpowiednie osiągnięcie, bo to było chyba 200 metrów. Oh, Yoluas must be watching me. Upewnijmy się zatem, czy to by było wszystko, jeśli chodzi o rzeczy w okolicy, które są przynajmniej oznaczone. Raczej tak. Po pozostałe elementy musielibyśmy się zapuszczać w inne miejsca. Na przykład tutaj. Myślę, że możemy sobie tam spokojnie polecieć. Tylko teraz, żebym poleciał w dobrą stronę faktycznie. Kurde, jakiś wybuch gdzieś tam w oddali było słychać. Ale na tyle wysoko się utrzymuje, że chyba nie będzie problemu, aby dotrzeć do samej skrzyni. Też wydaje się, przynajmniej w teorii, że niczego poza tym tutaj nie mamy. Ale to jeszcze najwyżej będę nadrabiał, latając tutaj na przykład jakimś helikopterem. To chyba jest najlepszy sposób. A, bo to na wieży. Jakbyśmy rozłożyli spadochron w odpowiednim momencie, to idealnie wylądujemy tutaj. A widzę, że na dole się jakiś żołnierz też kręci. Ciekawe, czy to już tutaj? Możliwe, że mamy go na samym dole. Ja od razu wolę wyciągnąć broń w takim razie. Mamy ogień ciągły. Tutaj seria i pojedynczy strzał, ok. Przy ogniu ciągłym możemy zostać. I tutaj gdzieś gościa mamy, proszę bardzo. Shit, a finger. No, w przypadku tego, który nas zatruwa, no to też taki typ amunicji jest w zupełności wystarczający, bo nie są to przeciwnicy, którzy mieliby jakieś dodatkowe pancerze. No dobrze, tutaj mamy też skrzynki Libertad, ale z drugiej strony będziemy tam się udawać, gdy zabierzemy się za samą bazę. Jak mamy tę prowincję, to tyle jeszcze rzeczy zostało do zebrania. Czyli nie ma tego aż tak dużo znowu. To dajcie mi chwilkę. Tutaj myślę, że byśmy sobie znowu polecieli. Na razie jak najniżej i spróbujemy teraz dopiero ruszyć. Jest to na tyle blisko, że mogłem odpalić sobie kombinezon do szybowania praktycznie w ostatniej chwili. I proszę bardzo, mamy to tutaj pod mostem jakoś ukryte. O, niezbyt mocno ukryte należałoby dodać, tylko muszę najpierw zniszczyć te deski. Czasem jest z tym problem, ale na szczęście nie tym razem. Jeszcze w stosowny sposób oczywiście było to oznaczone. No i tutaj chyba zakończymy w takim razie. Jeśli mamy tutaj jeszcze jakąś wyprawę po skarb, to pewnie będzie to też rzecz, którą możemy się zająć w niedalekiej przyszłości. No i poza tym inne części tego regionu LST również czekają. Na razie dziękuję Wam za oglądanie tego materiału i do usłyszenia w następnym. Cześć!